Witaj. Dzisiaj poruszymy temat pod tytułem jaką gitarę elektryczną wybrać na początek. To już mnóstwo jest takich tematów, mnóstwo już filmów też ja robiłem. Pokazywałem różne filmiki z Allegro, które byłyby z gitarami, które byłyby fajne. Jednak postaram się powiedzieć to bardzo krótko, bo gitara elektryczna powinna być taka, która by spełniała oczekiwania, jeżeli mówimy o pierwszej gitarze, którą kupimy. Gitara elektryczna powinna być taka, która spełnia oczekiwania w każdym stylu muzycznym. Czyli jeżeli ktoś chce grać na gitarze, zakładamy, że to jest osoba tabula rasa, czyli taka czysta karta. Ten ktoś mówi, coś tam lubię, ale jeszcze nie wiem, bo dopiero zaczynam grać, więc właściwie, jeżeli ktoś się spyta, jaki chcesz styl muzyczny grać, i on powie właśnie, że nie wiem, to wtedy ja bym polecał gitarę, która ma mostek, przetwornik. A mostek stały. To jest w ogóle pierwsza rzecz. Mostek stały. Najlepiej tak jak tutaj mam. Mostek stały, bez żadnych wajch, bez niczego. Mostek stały przy mostku przetwornik podwójny humbucker. Środkowy przetwornik może być na przykład zwykle są single, czyli pojedynczy, prawda? Taki jak pojedynczy. Single tutaj i może być single tutaj. Ewentualnie tak jak tutaj mam. Humbucker przy mostku, przy gryfie humbucker. Wtedy mamy możliwość grania z trzech pozycji, czyli teraz jest sygnał idzie z tego, teraz idzie sygnał z tego, teraz idzie z dwóch na raz. Dwa pokrętła, które są, to jest zwykle standardowe, od głośności, od barwy. Dwa pokrętła. Strun 6 najlepiej, bo teraz mamy i 7-strunowe, 8-strunowe, 9, nawet Ibanez wypuścił 11-strunową gitarę. Są oczywiście te 12-strunowe, czyli z podwójnym kompletem strun. 6-strunowa z podwójnym kompletem strun, to już zupełnie inna bajka jest. To jest akurat 7, ale ja polecam przede wszystkim 6. I korpus tak naprawdę najlepszy jest taki typu Stratocaster. On jest wygodny do grania, bo tu jest zgłębienie na nogę. On jest taki, że nie powoduje jakichś tutaj dziwnych wykrzywień. Na przykład, jak mamy Explorer, to tutaj ma jeszcze dodatkową, można powiedzieć, taki fragment wystający. On nie każdemu może siąść na początek. Więc tradycyjny Stratocaster, taki jak ten, jest bardzo, bardzo fajny. Ewentualnie może by to jest podchodzić bardziej pod Super Strat, czyli ma tutaj takie ostrzejsze troszeczkę zaokrąglenia, znaczy zaokrąglenia, tutaj takie wyostrzenia. Ale może być standardowy, zwykły. W każdym razie najistotniejsze jest to, żeby po prostu był układ przetworników humbucker, single, single, albo humbucker, humbucker, albo humbucker, single, humbucker. Na pewno ja bym zupełnie odradzał kupowanie z trzema singlami. To już tu na przykład mocnej muzy na tym nie zagramy, a będziesz tylko się pluć se w brodę, że kupiłem taki shit. No i oczywiście stały mostek, nie vintage tremolo, nie Floyd Rose, tylko stały mostek, taki jak tutaj mam. Struny przechodzą przez korpus na wylot. Nie ma tutaj żadnych sprężyn, żadnego niczego, co by utrudniało wymianę strun chociażby, bo w mostku z Floydem jest wymienianie strun, to jest tragiczne. Tym bardziej, jeżeli w taniej gitarze kupisz tanią gitarę z mostkiem Floyda, to jest po prostu tam cyrk, po prostu nieziemskie się historie dzieją. Więc to byłoby w zasadzie na tyle, bo odnośnie korpusu, czy to Mahoń, czy palisander, czy kuźwa jakiś olcha, czy cokolwiek innego, to są już głębsze zagadnienia. I tak mówimy o gitarach, powiedzmy, w przydziale między 500 a 1000 zł, więc o tym mówię. Jeszcze jedna rzecz, no gryf gitarach w tym przydziale gryf będzie zawsze prawie przekręcany, więc tutaj właściwie nawet o tym nie wspominam, ale musiałem powiedzieć. Także jeszcze raz, stały mostek, przetwornik, humbucker, single, single, albo humbucker, humbucker, albo humbucker, single, humbucker. Nie trzy single, sześć strun. No i właściwie to byłoby tyle i bierzemy się to do gry. Specjalnie to jest krótkie, że po prostu nie wygłupiajmy się, nie cudujmy z tymi gitarami i do zobaczenia w następnych filmach.